Dzień dobry, witam Was drodzy ogrodnicy. Jak widzicie, przede mną znajduje się pęk różnych liści. Liści roślin liściastych oraz iglastych. Możecie się zapytać, a co ty z tymi liśćmi robisz? No właśnie, dzisiaj porozmawiamy, słuchajcie, o liściach, o zagrożeniach, jakie na nie czyhają. Doskonale wiecie, że liście odgrywają bardzo, bardzo ważną rolę w roślinie. Przeprowadzają choćby proces fotosyntezy, biorą udział w oddychaniu. Myślę, że wiecie, że w takich liściach są takie niewielkie otworki zamykalne i otwieralne, które nazywa się aparatami szparkowymi i one biorą udział choćby w wymianie gazowej. Fotosynteza, którą liście przeprowadzają, bierze udział w odżywianiu całych roślin, ale także przecież liście, czy to właśnie takie płaskie, czy to właśnie liście takie w formie igiełek, biorą także udział w regulacji temperatury w roślinie. Wobec tego musimy dążyć do tego, żeby te liście były w jak najlepszej kondycji, tak pod kątem właśnie zdrowotnym, jak również pod kątem braku na nich szkodników. Tutaj chciałbym zwrócić Wam uwagę na ten konkretny liść. Widzicie tu taką białawą przędzę? To jest właśnie nic innego jak wełnowiec, który opanował tego liścia i tutaj już zaczyna powodować przebarwienia na blaszkach liściowych, gdzie niegdzie już tkanki zamierają. Dodatkowo cały liść pokryty jest taką lepką spadzią, którą właśnie te owady wytwarzają. O spadzi, o grzybach sadzakowych, jakie się na niej rozwijają, jest nasz odrębny materiał. No ale słuchajcie, właśnie dzisiaj będzie o szkodnikach, a w szczególności o pluskwiakach, które żerują nam na liściach i je uszkadzają. Tutaj macie wełnowca, ale doskonale choćby znacie różne mszyce, znacie także miodówki, miseczniki, tarczniki, jak również choćby przędziorka chmielowca i inne gatunki przędziorków, mączliki szklarniowego czy też warzywnego, ale również na blaszkach liściowych choćby spotkacie i wciornastki. Tych ogólnie szkodników jest mnóstwo, ale ja tylko wymieniłem te, które najczęściej spotkacie tak w domu, jak i w ogrodzie. No właśnie, i w jaki sposób sobie radzić z tymi szkodnikami, które uszkadzają nam blaszki liściowe, zaburzają prowadzenie przez nie procesów fotosyntezy, zaburzają proces wymiany gazowej, ale także i wpływają na utratę, czy też na takie upośledzenie zdolności samoregulacji temperatury przez rośliny. No i słuchajcie, musimy właśnie oddziaływać jakoś na te szkodniki, żeby ich nie było za dużo. I do tego celu możemy wykorzystać niechemiczne metody ochrony roślin. I jedną z takich metod jest stosowanie olejów do mechanicznego zwalczania szkodników. I o olejach dzisiejszy materiał. Drodzy ogrodnicy, teraz taka mała lekcja chemii, można powiedzieć. Tutaj widzicie dwie kolby laboratoryjne, które wypełnione są żółtawą cieczą. Jak się domyślacie, są to oleje. W jednej z tych kolb jest specjalny olej z preparatu naturalnego przeznaczonego do zwalczania szkodników o kłująco-ssącym aparacie gębowym, głównie pluskwiaków, a w drugiej kolbie jest zwykły olej roślinny. Czy to rzepakowy, czy to olej z oliwek, lub też inny olej. Po to go tutaj dałem, że na niektórych forach ogrodniczych zaleca się Wam stosowanie olejów używanych w kuchni do naturalnego zwalczania szkodników. No i słuchajcie, w której kolbie tak naprawdę jest ten olej, który powinniśmy używać na roślinach, a w której ten, którego nie powinniśmy używać. Zaraz Wam pokażę, jak to sprawdzić, jaka jest różnica między tymi olejami, ale w jednej z tych kolb znajduje się naturalny olej rydzowy pochodzący z licznika siewnego, do którego dodatkowo dodano specjalne emulgatory. Dlaczego? Ponieważ jak doskonale wiecie, jeżeli wymieszacie olej z wodą, czyli zrobicie ciecz do zabiegu zwalczania szkodników sących,
to olej w kontakcie z wodą się wytrąci. Olej się nie rozpuszcza. Wobec tego musicie dodać do tego specjalne emulgatory, które te cząsteczki oleju rozbiją na mniejsze i można będzie stworzyć jednolitą ciecz użytkową. Mało tego, nie wiem czy wiecie, ale właśnie olej z licznika pospolitego zgodnie z decyzją Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie wymaga zezwolenia na obrót, jakie jest wydawane przez Ministerstwo Rolnictwa. I mało tego, ten olej z licznika jest, słuchajcie, klasyfikowany jako bezpieczny i można go swobodnie w ogrodach stosować, w tych ogrodach, które są prowadzone oczywiście też w sposób taki naturalny, proekologiczny. Jak sprawdzić, gdzie mamy olej z licznika, a gdzie zwykły olej jadalny z rzepaku? Bardzo prosto to zrobić. Popatrzcie, już otwieramy poszczególne kolby i co wystarczy zrobić? Dolać wody. Lejemy tutaj zwykła woda i popatrzcie, co się dzieje. Widzicie takiego wielkiego bąbla na dole? No właśnie, to jest woda, która się nie wymieszała z olejem. Jakbyśmy tam zaglądnęli do środka, to słuchajcie, zobaczycie bąble, bąble, bąble. O, widzicie, jak to teraz emulguje? Stworzyła się taka, słuchajcie, taka gęstawa ciecz. O, teraz jest to dobrze widzieć. No i drodzy, no jeżeli teraz wymieszaliście olej jadalny z wodą, to tworzy się taka jakby galareta. I wyobraźcie sobie, co się stanie z tym, jak wrzucicie to do opryskiwacza, a wasz opryskiwacz ma taki filterek. Możecie oczywiście filterek ściągać, ale co się stanie, jeżeli tu osiądzie ta maś? No, to zostawiam specjalistom. No i spróbujmy wlać wodę do drugiego opakowania, do drugiej kolby. Patrzcie, też emulguje. I co robimy jeszcze? O, patrzcie, wystarczyło troszeczkę przemieszać. Widzicie? Olej zmienił kolor na taki białawy. I tu już wiemy, że jest specjalny preparat. Możemy go nazwać nawet biopreparatem, który w sobie zawiera olej z licznika siewnego z dodatkiem emulgatorów. Powinniśmy tak dokładnie tym przemieszać. I rozbijamy, tworzymy taką jednolitą, słuchajcie, ciecz użytkową. I ta ciecz użytkowa nie zatka wam opryskiwacza, ta natomiast tak. I tu są, to jest podstawowa różnica w zastosowaniu olejów specjalnie do tego celu dedykowanych, czy to olej roślinny, czy są też oleje mineralne w takich preparatach do zwalczania szkodników, czy też użyjecie zwykłego oleju, słuchajcie, kuchennego, no i taki efekt będziecie mieć. Oczywiście spotkałem się jeszcze z inną sytuacją, że ktoś wpadł na pomysł, no, że taki olej no, nie można tak naprawdę zastosować w formie opryskiwania, bo zatka nam opryskiwacz. I jeszcze niektórzy radzą, dolej do środka się zwykły płyn do naczyń. No, żeby, prawda, zmniejszyć te napięcie powierzchniowe. Tylko, że z drugiej strony taki płyn do naczyń to może ma zastosowanie wtedy, kiedy chcemy zmniejszyć napięcie powierzchniowe w wodzie, ale no, w oleju nie zawsze, słuchajcie, się to sprawdza. Taki płyn do naczyń jest dodatkowym obciążeniem chemicznym dla oleju jadalnego, który tutaj wymieszaliśmy z wodą. Po prostu robi się taka trochę chlupa. Różnica jest niesamowita. I teraz tylko, bo to doświadczenie już praktycznie pokazuje nam różnicę między olejem domowym a olejem specjalistycznym. I tutaj mamy liść. No i słuchajcie, liść oddycha, liść asymiluje. I pomyślcie sobie, jak ten liść będziecie sukcesywnie pokrywać takimi olejami jadalnymi, wymieszanymi z wodą, wymieszanymi niekiedy z preparatami do mycia naczyń.
stworzy się taka tłusta warstwa. Ta warstwa będzie ograniczała asymilację. Proces fotosyntezy nie będzie, prawda, zachodził. Mało tego, aparaty szparkowe roślin będą zatkane. Słuchajcie, zrobimy gorszą robotę, aniżeli robią szkodniki. Dlatego też musimy bacznie uważać. Tym bardziej, że większość szkodników kryje się pod spodem blaszek liściowych. I my opryskujemy je i z góry tymi olejami, i z dołu. I wobec tego z każdej strony liść z naszej strony obrywa i jest pokrywany olejami, ciężkimi olejami, no, które tak naprawdę, drodzy ogrodnicy, mają problem, prawda, później ze zmyciem się z tych roślin. Taka roślina niestety później też cierpi. Oczywiście szkodniki prawdopodobnie też udusimy, ale bierzmy pod uwagę, co się będzie działo z blaszkami liściowymi. No i tutaj, jeżeli zastosujemy ten specjalny preparat na bazie olejów naturalnych czy mineralnych, ale z emulgatorami, to w mniejszym stopniu obciążamy blaszki liściowe. Ale też pamiętajcie o tym, bo niektórzy w poradach, jakie wam dają, przesadzają. Mówią, a pryskaj wielokrotnie, bo to oleje naturalne, nic się nie stanie. Ale drodzy, te oleje nawet w tych specjalnych preparatach, jeżeli są stosowane w nadmiarze, zbyt często, także będą nam niestety osłabiały rośliny, będą zatykały aparaty szparkowe w mniejszym stopniu niż te oleje domowej roboty, ale mimo wszystko. Dlatego też apelujemy, słuchajcie, jak macie szkodniki na takich blaszkach liściowych, to stosujcie specjalne preparaty olejowe dedykowane do takiej niechemicznej ochrony roślin. Starajcie się unikać takich domowych metod obciążających blaszki liściowe i co ważne, nie przesadzajcie z liczbą zabiegów. To jest bardzo ważne, bo potem, jeżeli nagminnie stosujecie preparaty olejowe, rośliny mogą słabiej rosnąć, słuchajcie, mogą wam żółknąć, więdnąć, niekiedy blaszki liściowe będą zamierały. Wy będziecie się zastanawiali, co jest grane, bo stosujecie niechemiczną ochronę roślin, a to się okazuje, że nadmiar olejów ma taki zgubny wpływ na wasze rośliny, więc chronimy rośliny olejami w sposób racjonalny. Zasada działania oleju jest banalnie prosta. Zaraz wam na przykładzie mszyc pokażę, jak to wygląda, gdyż jak zapewne wiecie, olej ma działanie mechaniczne. On nie zwalcza typowo mszycy, jak choćby środki chemiczne, tylko je dusi. Pokrywa je tłustą warstwą i zatyka u owadów aparaty, tak zwane przedchlinki, jakie znajdują się na ciele, za pomocą których owady oddychają. To jest główna zasada działania olejów. Oczywiście w mniejszym stopniu ich działanie polega na sklejaniu owadów ze sobą, czyli mają ograniczone poruszanie się. Zaraz podejdziemy pod mikroskop i zobaczycie, jak te preparaty olejowe działają, a dokładniej ten. I tutaj, drodzy ogrodnicy, jeszcze na szalkach wam pokazałem. Tutaj jest właśnie ten specjalny preparat z emulgatorem, popatrzcie, jak mleko, okay? A tu ten zwykły olej jadalny z domieszką wody. I przypatrzcie się, to wszystko jest nierozpuszczalne. Olej odsuwa się od cząsteczek wody, dlatego to się nie rozpuszcza. Różnica niesamowita, różnica widoczna gołym okiem. I teraz możecie mi zadać jeszcze pytanie, to dlaczego niektórzy polecają stosowanie olejów domowych do ekologicznej ochrony roślin przed choćby pszczelami czy też przed przędziorkami? No, jest jeden powód. To ten olej ma prawie każdy z nas w domu. Czy to rzepakowy, słonecznikowy, czy to olej z oliwek. No i on jest tani, a tu niestety jest preparat specjalistyczny, którego nie zrobicie sami w domu, wobec tego no musicie go kupić, a to są już wydatki finansowe. I tutaj, drodzy ogrodnicy, możecie zobaczyć efekt działania preparatu olejowego. Opryskałem blaszkę liściową tym preparatem za pomocą ręcznego opryskiwacza. Użyłem tutaj strumień drobnokroplisty.
wobec tego, bo chodziło mi o to, żeby jak najbardziej rozbić te kropelki oleju, żeby dokładniej pokryły tak liść, jak i osobniki mszyc, które na nim żerowały. I w chwili obecnej właśnie widzicie, że te mszyce są unieruchomione. Widać, że ich ciało się błyszczy, gdyż są pokryte olejem. One oczywiście żyją jeszcze, gdyż jest parę, tak naprawdę kilkadziesiąt sekund jest od tego zabiegu, ale już ten preparat działa. To znaczy, że mikrocząsteczki tego oleju zaczopowały, zatkały aparaty oddechowe tych mszyc, czyli tak zwane przedchlinki, i w chwili obecnej te owady po prostu się duszą. Czy to mszyce, czy mączliki, czy to przędziorki, słuchajcie, czy to miodówki, właśnie w taki sam sposób są zwalczane. Zwalczane mechanicznie. Tutaj nie mówimy o takim systemicznym działaniu tego preparatu. On działa mechanicznie poprzez stworzenie warstwy na ciele owadów, która dusi je.